Cześć, witam Cię na kanale Z Mojej Perspektywy. Ja jestem Piotr Tomaszewski i w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jak radzić sobie z hejtem. Czym jest ten hejt i jak reagować, żeby z tym walczyć, a może niekoniecznie. Mówiąc hejt, mam tu na myśli mowę nienawiści, która szerzy się w internecie, jak po prostu jak zaraza, jak plaga, można to spotkać dosłownie wszędzie, ale są miejsca, w których jest tego więcej i są miejsca, w których jest tego mniej. I od czego to zależy? Otóż Hejtu jest znacznie więcej w miejscach, gdzie nie trzeba mieć zarejestrowanego konta, tylko można y, napisać jakikolwiek komentarz anonimowy bez rejestracji. I właśnie tam, gdzie jesteśmy bardziej anonimowi. I tu przykładowo, na Facebooku zazwyczaj większość osób ma normalne profile i żeby napisać jakiś komentarz, taki no, no hejt po prostu, to ktoś musi założyć nowe konto, czasami podać innego maila jak już ma na jednym mailu drugie konto. I wiąże się to oczywiście z, no, z tym, że po prostu trzeba coś więcej zrobić. A nie ma co ukrywać, że takiemu hejterowi nie chce się dużo robić. Także dlatego na przykład na Facebooku, gdzie właśnie zazwyczaj jest imię i nazwisko, jest dużo mniej hejtu niż przykład na onecie, gdzie można zostawić komentarz bez żadnej rejestracji, nie trzeba mieć konta, a na przykład na YouTube, gdzie większość osób ma y, konto po prostu mailowe i mogą sobie zmienić nazwy, także nie muszą podawać imienia, nazwiska, nie muszą zdjęcia ani nic. Także y, tego hejtu jest więcej tam, gdzie ludzie są anonimowi. Nie ma to też ukrywać, że hejt głównie wiąże się z internetem. Nie w życiu tak w realu bardzo rzadko spotkacie hejt bo no, ludzie tak się nie zachowują po prostu, przez to, że ktoś jest anonimowy to jakby znika ta, nie wiem, moralność, to człowieczeństwo po części i łatwiej nam czy tam łatwiej komuś, kogoś obrazić. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć to czym jest ten hejt. Hejt jest to po prostu obrażanie kogoś i nie można mylić, albo jakoś powiązać hejtu z wolnością słowa, albo z krytyką, bo to są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, hejt i generalnie obrażając kogoś, dopuszczamy się zniewagi, ewentualnie nawet zniesławienia, w momencie, gdy trochę ktoś przesadzi i, i pójdzie, pójdzie za daleko. I zniesławienie i zniewaga są w kodeksie karnym, przez co to są przestępstwa. To nie jest wykroczenie, nawet tylko to jest przestępstwo, że ktoś kogoś wyzywa. Więc tu nie można mówić o wolności słowa, bo idąc tym tokiem myślenia. To mogę też kogoś okraść, bo też mam swobodę działania i mogę robić co mi się podoba. No nie, dlatego że to jednak dotyka innej osoby. Więc to nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i też nie ma nic wspólnego z krytyką. Dlaczego? Dlatego, że krytyka musi być obiektywna. Nie możemy subiektywnie dać krytyki, bo no, ocena subiektywna nie ma żadnego znaczenia. To jest tak, jakbyśmy napisali o jakimś filmie, że o ten film jest gówniany. To nie jest krytyka. To jest, to jest opinia, to jest, to jest, to jest właśnie hejt. Ale mówię, hejt to jest opinia, a nie krytyka. Krytyka polega na tym, że mamy solidne argumenty, mamy obiektywne argumenty za czymś. Czyli tu przykładowo na przykład jak chodzi o film, można powiedzieć, że jest słowa gra aktorska, że scenariusz nie ma logicznego sensu, że są jakieś luki i wiecie o co chodzi, że możemy obiektywnie się do czegoś przyczepić i coś się ocenić. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak radzić sobie z hejtem, należy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, po co taki hater hejtuje. Otóż osoba, która hejtuje, ma za zadanie, ma na celu was sprowokować do zachowania albo do działania. I to jest bardzo ważne, bo to nie chodzi o to, że jeżeli odpowiecie na hejt, hejtem, to przegraliście, a jeżeli odpowiecie inaczej, to wygraliście. Nie. W momencie, gdy jakkolwiek się ustosunkujecie do hejtu, to już. Ten hejter wygrał bardziej lub mniej. Bo zareagowaliście, zareagowaliście, przeznaczyliście jakiś czas, myśli, yy, uczucia na to, żeby mu odpowiedzieć, czyli was to poruszyło w jakikolwiek sposób. Także nie ma czegoś takiego, że yy, na hejt powinno się odpowiadać nie wiem, kulturalnie, albo jakkolwiek. Nie. Jeżeli widzicie hejt, to go usuwacie. Usuwacie komentarz, blokujecie osobę. Robicie co co tylko możecie zrobić na danej platformie, żeby tego nie było i żeby tego nikt nie zobaczył. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy tak zrobicie raz, drugi, trzeci, czwarty, to po pierwsze, ta osoba, która was hejtowała, znudzi jej się, dlatego że zobaczy, że nie da się was sprowokować, więc ten czas przeznaczy na wyzywanie na przykład kogoś innego, kto da się sprowokować i też zobaczą to inne osoby, czyli inni, inni hejterzy, że tych hejtów nie ma, nie pojawiają się, czyli pewnie dana osoba to usuwa, więc też im się nie będzie chciało i jak zobaczą, że nie reagujecie, to również nie będą mieć powodu do ataku. I to właśnie działa w ten sposób, że jeżeli będziecie reagować w jakikolwiek sposób, to dajecie zielone światło hejterom. Czyli przykładowo, mówiąc, że nie piście mi tego, tego i tamtego, albo nie lubię czegoś tam, albo nie wiem, wrzucicie jakiś komentarz i że opatrzcie jaki debil. Wszelkie takie reakcje powodują to, że Inni też zaczną to komentować i, i po prostu was jechać, dlatego że y, widzą, że reagujecie. Dlatego brak reakcji jest najlepszym sposobem na hejtera zawsze. I uwierzcie mi, że już po trzech latach działania na YouTubie y, próbowałem wielu metod, i ta sprawdza się najlepiej. W momencie, gdy y, zacząłem usuwać te komentarze, blokować te osoby, w żaden sposób na to nie reaguję. Od czasu do czasu Opublikuję jakiś taki komentarz, na przykład na InstaStory, ale to bardziej ze względów takich y, rozrywkowych. Po prostu ktoś czasami napisze coś tak głupiego, że aż chce się tym z ludźmi podzielić, bo to jest po prostu śmieszne i żenujące. Także czasami tak robię, ale w, w, w większości przypadków po prostu te komentarze usuwam, ludzi blokuje i mam spokój. I to spowodowało, że w tym momencie, mając dużo większe zasięgi, dużo więcej komentarzy, dużo więcej aktywności pod y, tym, co robię. Mam też dużo mniej hejterów. Po prostu mam dużo mniej hejtów. Ja serio bardzo rzadko się z tym spotykam. Yy, bo jest to, nie wiem, 2-3 komentarze w tygodniu. To jest bardzo mało na setki komentarzy, które się pojawiają w tym czasie. Bo nawet to nie jest 1%. Także. Gdzie kiedyś to naprawdę było sporo tego, że pod każdym dosłownie filmem, pod każdym postem coś było, ale widocznie albo już te wszystkie osoby, które mnie hejtowały, zablokowałem i nawet nie mają takiej możliwości, im się nie chce zakładać nowych kont, albo po prostu odpuścili im się nie chce. Nie zastanawiałbym się nad tym też, dlaczego dana osoba hejtuje, albo nie próbowałbym z tym walczyć w takim sensie, że yy, właśnie dopytywać, albo próbować zmienić takiego człowieka, bo to nie ma żadnego znaczenia. Pomyślcie, że to może być, nie wiem, 12 która siedzi z koleżankami, akurat im się nudzi, więc sobie coś tam piszą, albo właśnie jakieś chłopaczki, nie wiem, w przerwie w szkole sobie tak piszą. I zastanówcie się, czy Serio byście się tym przejęli, że nie wiem, 12 latek was wyzywa od, od kogokolwiek. No nie, prawdopodobnie w, w realnym świecie byście to nawet potraktowali jako żart, wyśmiali i, i, i po prostu nie zareagowali, no bo to jest, to jest gówno, nie? To, to nic nie znaczy. Także zawsze ja sobie staram sobie, sam sobie tak tłumaczę zawsze, jak widzę jakiś taki komentarz, że OK to prawdopodobnie pisało jakiś dzieciak któremu się nudzi, nie ma co robić, może, nie wiem, coś go wkurzyło akurat danego dnia i to jest jego sposób na wyżycie się. Spoko, wolę, żeby robił to, niż żeby na przykład w rzeczywistości coś robił złego, nie wiem, yy, tłuk yy, zwierzęta, kolegów, nie wiem, okradał stare babcie, yy, obojętne co. To wolę serio, żeby napisał taki komentarz, niż żeby coś odwalał w życiu. Jeżeli jemu to pomaga, super, nie? Pff, mi, to, mi to graj. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że zazwyczaj najwięcej hejterów jest tam, gdzie jest powiedzmy powód do tego hejtowania, czyli zazwyczaj jest to tam, gdzie ktoś się wyróżnia w jakikolwiek sposób. Czyli może się wyróżniać tym, że jest bogaty. Może się wyróżniać tym, że jest, nie wiem, przystojna albo piękna, jeżeli chodzi o kobietę. Może się to tym, że, nie wiem, może być to spowodowane tym, że ktoś jest znany, sławny i, i, i tym się wyróżnia. Albo cokolwiek innego, związanego z wyglądem, cechami, material, materialnymi rzeczami. To nie ma znaczenia. Po prostu zazwyczaj hejte są tam, gdzie ktoś się czymś wyróżnia. Więc. Ja bym to potraktował jako plus, tak naprawdę. Że jeżeli macie hejterów, to znaczy, że. No, coś w was jest innego niż w większości osób, więc to jest dobre. To jest, to jest pozytywna cecha według mnie. No, chyba, że mowa, nie wiem, o jakichś patologiach, no ale o tym nie mówię. Mówię raczej o. o Skupiam się raczej na tych pozytywnych rzeczach, nie na tym, że nie wiem. E, przykładowo taki Paul Logan, czy jak on tam się nazywa, nagrał mm, osobę, która popełniła samobójstwo i, i to wrzucił w sieć, no bo to jest głupie. Ale z drugiej strony. Kto z Was nie zrobił niczego głupiego w życiu? Powiem wam, że jeżeli ja miałbym Instagrama, profil na Instagramie i prowadził Insta w wieku 13-14 lat, to pewnie byłoby, yy, no, no że org po prostu. To, to, to byłaby rozpacz. Po całości i bym się tego wstydził. Także cieszę się, że nie było social media w, w tamtym czasie, kiedy ja byłem małolatem, bo no, robiło się po prostu głupie rzeczy. Każdy kiedyś zrobił coś głupiego, czegoś, coś, czego się wstydzi. Może nie czegoś żałuje koniecznie, no, ale coś, co raczej no, nie, nie jest niczym, czym by się można było chwalić. Także w momencie, gdy macie tych hejterów, to znaczy, że czymś się wyróżniacie i coś w was jest takiego, co powoduje. U innych, nie wiem, zazdrość, zawiść, zdenerwowanie, yy, cokolwiek, co motywuje takiego hejtera do pisania komentarza. Jeszcze jeden taki mały mój sposób, yy, który czasami stosuję, jak yy, mam zły dzień, bo wiadomo, to nie jest tak, że. Po, po mnie to totalnie spływa i niczym się nie przejmuje, bo jeszcze nie jestem na tym poziomie. Powiedzmy, że z roku na rok jest coraz lepiej, i powiedzmy, że na początku każdy taki komentarz mnie jakoś ruszał, potem jeden na 10, jeden na 50, teraz powiedzmy jest to jeden na 100 takich komentarzy. I to zazwyczaj jest tak, że po prostu przeczytam kilka takich komentarzy jednego dnia, coś mnie jeszcze zdenerwuje w Realu, i wiecie, mam dużo powodów, żeby być po prostu zdenerwowanym. Ja już czasami mam ochotę odpisać takiej osobie. Tylko wtedy właśnie przypominam sobie to wszystko, co teraz powiedziałem i robię pewien manewr. Otóż odpisuję na ten komentarz, w sensie mam to okienko na przykład do na komentarz, tylko nie klikam wyślij, tylko piszę, co myślę, po czym usuwam jego komentarz i to, co napisałem. I o tym zapominałem. Serio, mi to pomaga przykładowo. Ja nie muszę wiedzieć, że ta osoba to przeczyta, żebym poczuł, powiedzmy, taką trochę ulgę czy, czy satysfakcję. Mi wystarczy, że serio to napiszę, po prostu wywalę to na papier, Do, nie muszę to pisać w komentarzu, mogę napisać w Wordzie, co mnie denerwuje. I to jest w ogóle dobry sposób radzenia sobie ze, ze stresem, po prostu napisać to, co nas denerwuje, o czym zresztą mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, jeżeli ktoś nie widział. Także tak, jak właśnie powiedziałem, jedyny sposób na radzenie sobie z hejtem to totalna ignorancja. Uwierzcie mi, że nic tak nie boli, jak ignorowanie drugiej osoby. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co Ty myślisz na ten temat, jak Ty radzisz sobie z hejtem. A jeżeli masz pytanie albo propozycję na następny film, również proszę Cię, żebyś napisał to, napisała w komentarzu. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego dnia. Dobranoc. Buziaczki. Cześć.